6 lat temu, kiedy zaczynaliśmy, zainteresowanie było ograniczone, bo i dopiero poznawaliśmy nagrodę i osoby, które mogły wziąć udział w całym przedsięwzięciu, zauważały w ogóle, że coś takiego jest. Dzisiaj po 6 latach osiągamy same dobre efekty, bo po pierwsze w sposób bardzo, myślę, szczególny i bardzo dobry honorujemy wybitnego Opolanina, pana Całkę. Pamięć o nim nie uciekła, nie znikła, a przecież wiele robił dlatego, żeby Polska była demokratyczna, wolna, żeby Opole było miastem, w którym się po prostu szczęśliwie i dobrze żyje, więc to się dzięki tej nagrodzie udaje. A druga rzecz, te osoby, które tą nagrodę otrzymują, to są zacne osoby. My pokazujemy ich aktywność, doceniamy ich aktywność, a przede wszystkim pokazujemy im, że warto to robić, że one oczywiście w swojej skromności często odmawiają nagród czy chwalenia się tym, co robią, ale przyjmując taką nagrodę, otrzymując taką nagrodę, po prostu myślę, dostają troszeczkę więcej wiatru pod skrzydełka, na których, czy skrzydła, na których lecą. Na pewno daje bardzo dużo satysfakcji. Jest to niesamowite uczucie, kiedy udaje się poprzez pracę z takim młodym człowiekiem doprowadzić go do sytuacji, w której decyduje się na to, żeby nie wchodzić w ryzykowne zachowania. Jeżeli ktoś decyduje się na pracę społecznika i robi to w opozycji do bardzo ważnych rzeczy życiowych, to niestety czekają go konsekwencje. Myślę, że taką rzeczą najprzyjemniejszą była współpraca z prezydentem, kiedy dowiedzieliśmy się, że prezydent pomoże nam wyremontować naszą poradnię, i faktycznie tak się stało. Natomiast taką trudną rzeczą to śmierć Miki Pawełczyk. Jest strasznie nobilitująca taka nagroda. Ja w ogóle byłem tak zszokowany, że ja na tej scenie ledwo łapałem powietrze. Tak byłem zaskoczony i zszokowany. No a myślę, że dostaliśmy takiego kopa do pracy dla ludzi, pani mówi, niewidomych. My, trzeba dodać, że niewidomych i słabowidzących zrzeszamy i pracujemy na rzecz ludzi właśnie niewidomych i słabowidzących. Ich całych rodzin też, bo to całe rodziny uczestniczą w naszych związkach, przebywają i pracują. Także w ten sposób działamy. Naszym takim marzeniem jest amfiteatr opolski, żebyśmy zorganizowali kiedyś ten przegląd w amfiteatrze opolskim. A poza tym drugim takim marzeniem jest to, żeby też, tak jak jest w zaczarowanej piosence u pani Anny Dymnej, w festiwalu organizowanym w Krakowie, że laureat występuje w debiutach opolskich. Tak? Więc mamy swoje marzenia. No, zaczęliśmy skromnie, bo nie wiedzieliśmy, w jaką stronę kto się będzie zgłaszał, jak to będzie wszystko wyglądało, dlatego jesteśmy ogromnie wdzięczni. Wybór jest ogromnie trudny, ponieważ każda z tych osób, która jest zgłoszona do konkursu, jest wyjątkowa i to jest absolutnie pewne. Natomiast konkursy mają to do siebie, że trzeba wybrać wyróżnionych, trzeba wybrać zwycięzców, laureatów, niezależnie jak trudne to jest. Ale czy warto i jak zachęcić do tego, aby pomagać? Myślę sobie, że każdy z nas w swoim życiu miewa takie momenty, kiedy potrzebuje drugiego człowieka, innych osób. Nawet jeżeli codziennie w pracy spotykamy setki, dziesiątki osób, mamy mnóstwo osób wokół siebie w rodzinie, to czasem tak się zdarza, że potrzebujemy pomocy innej niż to, co dzieje się na co dzień.